Witam ponownie. Dziś zajmiemy się prowadzeniem ciasta pszennego na bułki wyborowe. Jest to stara metoda, metodą dwufazową, czyli będziemy stawiać pod modę. Z pod mody później będziemy prowadzić ciasto właściwe. Wykonanie od podmody do końca ciasta właściwego w dużych warunkach w piekarniczych jest to około 4 godzin. My to skrócimy, ponieważ możemy bardziej kontrolować tutaj temperaturę, pomagając sobie troszeczkę z garowaniem, ze wzrostem ciasta, a więc nie oszukamy za mocno fermentacji wstępnej, która jest mniej więcej godzina do 1,5 godziny, to musimy tego przestrzegać. Czego będziemy używać? Powinniśmy używać mąki 600-650. Niestety nie ma opcji, żeby dostać na rynku angielskim takiej mąki, więc użyjemy sobie mąkę 550, która też się do tego nada. Możemy dodać mąki żytniej, żeby osłabić 550, ale nie będziemy tego robić. Czyli będziemy potrzebować pół kilo mąki pszennej, wody 380 gram. Będziemy potrzebować mleka 30 gram, sól będziemy potrzebować 15 gram, drożdży będziemy potrzebować 20 gram. Można dodać ekstrakt sodowy, jeśli ktoś ma ekstrakt sodowy, może zastępuje cukier lub cukier. Do tego możemy dodać, powinno się dodać tłuszcze jakieś, czyli najlepiej jest margaryna, masło lub olej. Jadalny. My zastosujemy masło w ilości 5 gram, przepraszam, 50 gram. Masło będzie dodawane do ciasta. Zaczniemy pierw od podmody, więc przygotujemy sobie wszystko na podmodę. Ciasto będziemy robić metodą na ciepło, czyli temperaturowo do około 30 stopni. Szybciej nam pójdzie podmoda, więc oczywiście musimy pamiętać, że sól dodawana zawsze na końcu przy ostatniej fazie przerabiania ciasta. Więc zaczniemy od naważania mąki. Mąka pszenna 500 gram, czyli będziemy mieli pół kilo. Zawsze lepiej zostawić sobie troszeczkę na później. Przyda się to do tego, że na podsypkę lub gdy mąka będzie puszczała, będzie słabsza. Zawsze można dodać. Tu nie ma problemu, można sobie dodać inną mąkę pszenną. Ale spróbujemy się trzymać tej receptury. Mamy 500 gram mąki. Naważymy sobie teraz 338 gram wody. Przepraszam, 380 gram wody, nie 38, 380 gram wody. Nie jest to apteka, nie musi być dokładnie, zawsze możemy dosypać sobie mąki później. Co zrobimy? Zostawimy trochę wody, zważymy sobie teraz 20 gram drożdży i zrobimy mleczko drożdżowe. Rozpuścimy drożdże w wodzie, co to pomoże. Drożdże nie będą musiały ciężej pracować z mąką. Wpierw sobie pójdą fajnie w wodzie. Tym bardziej, że są to drożdże, które są z lodówki, one są chłodne, więc są to drożdże, którym troszeczkę musimy pomóc. Mamy 20 gram drożdży. Drożdże kruszymy do wody. I robimy mleczko drożdżowe. Mleczko drożdżowe, tak jak mówię, polega to tylko na tym, żeby rozpuścić je w wodzie. Da im to, że one ogrzeją się, wyrównają się z temperaturą wody i szybciej zaczną fermentację spożywienia się z cukrami, białkami z mąki. Szybciej nam się to wszystko ruszy. Tak jak mówię, podmody, po przygotowaniu podmody
będziemy mogli pod modę zostawić na około 1,5 godziny do 2 godzin. Zobaczymy, jak szybko będzie nam szła, czy nam nie wyjdzie z miski. Należy pamiętać, żeby zawsze ją sprawdzać, postawić w ciepłym miejscu, nie w przeciągach. Zawsze to pomoże pod modzie. Tak wygląda mleczko drożdżowe. Mleczko drożdżowe dolewamy do mąki. Co możemy zrobić? Dodać teraz jeszcze cukru. Tak jak wcześniej wspominałem, cukier dodajemy lub ekstrakt słodowy. My dodamy cukier. Ekstrakt słodowy jest ciężko teraz gdziekolwiek znaleźć. Cukier dodamy teraz, żeby pomóc drożdżom, dać im większą pożywkę, i cukru będziemy potrzebować 20 gram. Się przestawiło na uncję. Uncji nie chcemy. Chcemy gramy. Okay, mamy gramy. Mamy 20 gram cukru. Przesypujemy cukier. Robimy pod modę. Tak przygotowaną podmodę zostawiamy, tak jak wcześniej mówiłem. Już widać, że mąka jest jak mąka, trzeba będzie dosypać. Mamy połowę ilości dane to, co powinno być. Nasza podmowa jest gotowa. Nie zajmuje to dużo czasu. Wystarczy, żeby połączyć składniki razem. I ona powinna zaraz zacząć iść do góry. Konsystencja podmody jest mniej więcej taka. Jest sztywniejszą podmodą, zrobiony po to, żeby ją wyprowadzić na szybciej. Nie czekać 4 godzin, jak w warunkach piekarniczych, żeby to się ruszyło. Ok, czyli podmodę mamy zrobioną. Odstawiamy ją w ciepłe miejsce na około godzinę. Będziemy kontrolować. Przykryjemy to ścierką, żeby nic tam do środka nie wpadało. I za godzinę będziemy kontynuować, czyli dodamy resztę składników, w którym będzie mleko, będzie sól i będzie tłuszcz do bułek. Wtedy przerobimy podmodę i postawimy ją i będziemy prowadzić ciasto właściwe. Z ciasta właściwego damy mu odpocząć z pół godzinki, żeby się z powrotem ruszyło, i zaczniemy narabiać bułki. Czyli do zobaczenia za godzinkę, półtorej. Ok, minęło godzina 15, jak zresztą widać na
firmie teraz podmoda ładnie pracuje, ładnie wyszła do góry, zwiększyła swoją objętość o ponad jeszcze raz tyle. Pamiętam, że daliśmy do podmody 500 gram mąki, 380 ml wody, cukier. Widać, podmoda bardzo ładnie pracuje, bardzo ładnie wyszła. Teraz musimy dodać mleko, resztę mąki i sól. Zrobimy ciasto. Ciasto pozostawimy na pół godziny do fermentacji końcowej. To będzie fermentacja końcowa. Później przerobimy i zaczniemy formować kęsy. Na ważkę na bułki zrobimy po 50 gram bułka. Zobaczymy, jak wyjdą i będziemy kontynuować dalej. Więc zaczynamy od mleka. Damy 50 gram mleka. Mleko dajemy też ciepłe, żeby nie obniżyć temperatury, więc dodajemy 50 gram mleka. Resztę mąki, który jest 480 gram mąki. Dokładnie 40 gram dodamy. Dodamy 15 gram soli. Może przed sobą pierwszy dodamy masło, będzie łatwiej. Masło w temperaturze pokojowej będzie idealne. Tak ciasto wyrobimy. Mam 50 gram masła do dodania. Gram soli, jest to łyżka stołowa. No i teraz niestety, jeśli ktoś ma maszynę małą, może użyć. Ja niestety nie poszedłem, bo masz tak małą maszynę, więc będę wyrabiał ciasto ręcznie. Jeśli ciasto okaże się za sztywne, dodamy wody. Przepraszam.
blat. Tylko odsyjemy sobie mąką. Co można zauważyć, że ta mąka lekko puszcza wodę, więc będziemy musieli podsypać troszeczkę więcej, ale damy pierwszy ciastu jeszcze odpocząć. Zobaczymy po odpoczynku, jak to będzie wyglądało. Na razie przerobimy i przygotujemy do odpoczynku. Jak widać, mąka, ciasto, które przykleja się do dłoni, po dodaniu mąki ładnie odchodzi, także nie ma problemu. Oczywiście pamiętajmy o higienie, że za każdym razem należy mieć rączki przed przystąpieniem do mieszania ciasta. Jeszcze zrobimy miskę. Kontrola ciasta, sztywności ciasta powinna być mniej więcej tyle. Nie będziemy już więcej podsypywać. Zobaczymy się w ostatnim przerobieniu, czy jeszcze trochę dodamy. Czyli reasumując, do podmody użyliśmy 0,5 kg mąki, do ciasta końcowego dodatkowe 480 g, około 20 g poszło nam na podsypkę, może dojść jeszcze więcej, jeśli ciasto będzie puszczać, jeśli nie, będziemy kończyć to, czyli użyliśmy 1 kg mąki, ciasto trzyma formę, jak na razie jest dobrze. Ciasto trzyma formę, jest dobrze.
Narabia się ciekawie, nie jest mocno klejące. Czyli do bułek wyborowych metodą dwufazową, gdzie to jest metoda dwufazowa określona przez stawianie podmody, użyliśmy kilo mąki, do podmody 500 gram, do ciasta 480, 380 ml wody, 30 gram mililitrów mleka, 20 gram drożdży, 15 gram soli, 20 gram cukru, 50 gram masła lub innego tłuszczu. Teraz ciasto jest przerobione, zostawiamy na pół godziny do kolejnego rozrostu. Przykrywamy ścierką, ręcznikiem. Odstawiamy w ciepłe miejsce na kolejne pół godziny do rozrostu końcowego, po czym zaczniemy ważyć i formować kęsy ciasta. Więc do zobaczenia za pół godziny. Ok, wracamy. Część trzecia po narobieniu ciasta, po wyrobieniu ciasta. Ciasto zwiększyło dwukrotnie swoją objętość. Zresztą jak widać, ładnie nagarowało. Ładnie trzyma garę, nie spada za mocno. Teraz wyjmiemy ciasto, przerobimy je szybko i zaczniemy formować bułki. Przerobienie będzie szybkie. Tylko żeby zbić dodatkową garę, zaczniemy dzielić. Naważać bułki będziemy 50-gramowe. 50-gramowe bułki. Poformujemy je, ułożymy je sobie na blaszki i przygotujemy do wypiekania. Zostawimy oczywiście na garę końcową, na rozrost. Rozrost będzie około, będzie trwał około godziny. Bułka, może i mniej, zobaczymy jak nam się uda zrobić temperaturę. Użyjemy piekarnika lekko rozgrzanego jako garownik, a więc wstawimy naczynie z wodą, żeby tworzyła nam się lekka para. I będziemy czekać na rozrost. Rozrost bułek 50 gramowych powinien wynosić około 120%. Czyli po narobieniu ta bułka musi zrobić się półtorej raza większa, niespełna półtorej raza większa niż narobiona. Wtedy zaczniemy wypiekanie. Wypiekanie, piekarnik 240, pierwsze 10 minut. Lekko sparowane, więc naczynia nie wyjmiemy, podniesiemy temperaturę, pozwolimy mu się nagrzać. 240, pierwsze 10 minut, później do uzyskania koloru, czyli będzie około kolejnych 10-15 minut w temperaturze 200 stopni. Ok, czyli przerobiliśmy ciasto, ładne, sprężyste. Okay. Do ciasta dodałem niewielką ilość mąki pełnoziarnistej, pszennej. Zaczniemy sobie dzielić teraz na kawałki po 50 gram. Albo po 100 gram, 50 będą małe. Zrobimy po 100, czyli zrobimy je kształtem przypominającym bułkę poznańską, czyli porobimy sobie bułki drylowane. Fajnie, ma mocny gluten, fajnie się trzyma, mocno się trzyma. Powinny być fajne bułeczki.
to potrwa. Kręcenie bułek będzie proste, czyli tak jak w ostatnim filmie pokazywaliśmy z pełną dłonki, pełno ziarnistej. Będziemy robić ten sam sposób. Oprócz tego, że te bułki podrylujemy tak jak poznańskie, ale spróbujemy zrobić to tylko troszeczkę inny kształt. Zrobimy je lekko podłużne. Ostatnia wyszła, to po ujmie troszeczkę z innych kęsów. O, elegancko. Czyli z tej ilości mąki wyszło nam 15 bułek. Ok, mamy przygotowane kęsy. Zaczniemy sobie kręcić. Do kręcenia można użyć jak kto woli. Albo tak jak ja na samym blacie, ponieważ ciasto jest fajnie sprężyste i jest lekko klejące. Jeśli ktoś zrobi troszeczkę sztywniejsze ciasto, może sobie użyć oleju, troszeczkę oleju na blat i z olejem będzie szło mu lepiej. Bułki po kręceniu, jak widzicie, ja je leciutko wyciągam. Zrobimy je troszeczkę w innym kształcie. Przydrylujemy je po długości tak samo. Będą szły. Pamiętajmy, że ostatni rozrost końcowy przed parowaniem muszą dojść nam jak najbardziej do góry. To jest 120%. Muszę jeszcze raz zwiększyć swoją objętość. I wtedy do pieca lekko zaparowany piekarnik. 240 przez 10 minut. Później 200 do koloru. Każdy piekarnik oczywiście jest inny, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, jaki dokładnie będzie czas pieczenia bułek. Ciasto bardzo fajnie, szybko garuje. Te, które skręciłem pierwsze, już mają fajną wstępną garę. Końcowo bardzo ładnie idzie. Bułki przysmarujemy wodą, samą wodą, tylko żeby nie skurzały nam podczas garowania końcowego. Przygotuję sobie blaszki. Na takie blaszko będziemy piekli bułki. Co zrobimy? Blaszki lekko spruszymy mąką pszenną. Niewielką ilość. Tylko lekko spruszone. Jest to tylko po to, żeby nam się otrzymało fajny styl. Oczywiście na blaszku będzie coś inaczej, jak jeśli ktoś ma kamień. Polecam od razu na kamieniu układać sobie bułki. Mamy bułeczki. Zaplanujmy sobie układanie bułek. Pamiętajmy, że one muszą dwukrotnie zwiększyć swoją wielkość. To jest ważne, żeby nam nie spadły z blaszek.
Więc mamy przygotowane nasze bułki, rozłożone na blaszki. Zaraz je podrykujemy i przygotujemy na wypiekanie. Zostały nam trzy, wezmę jakąś małą blaszkę. Nie ma w sumie znaczenia, jakie blaszki używamy. Najważniejsze jest, żeby tylko przygotować je sobie. Kamień oczywiście byłby dużo lepszy, ale nie każdy ma dostęp do kamienia. Ja ją na razie jeszcze nie posiadam. Okay. Teraz sobie przydrykujemy, czyli będziemy tylko tak. Nie będziemy tym razem odwracać jak bułkę poznańską. Chcemy je tylko zostawić tak jak są, w tym samym stanie. Upewnijmy się, że ona nie przydarła do blaszki. Będzie nam łatwiej później ściągać. Końcowe garowanie powinno zależy jak nam to pójdzie. Myślę, że około 15 minut śmiało by nam mogło iść do pieca. Przemalujemy je sobie teraz tylko wodą. Będziemy robić to tylko samą wodą. Nie będziemy robić ani białka, egłoszu, ani nie będziemy robić brei jak do chleba, tylko woda, żeby nam pomogła nie skórzeniu. Można by było użyć oleju, ale to ja nie widzę też żadnej potrzeby z olejem tym razem, czyli zrobimy tylko i wyłącznie samą wodę. Pamiętajmy, że bawmy się pieczywem, eksperymentujmy, róbmy dodatki, dodajmy co chcemy. Śmiało można by dodać rodzynek, orzechów do tych bułek lub czegoś innego. Podstawą zawsze jest ciasto, którego jest dobrze zachowywać proporcje i trzymać się wstępnej fermentacji. Pamiętajcie o fermentacjach. Resztę, co chcemy robić, jak chcemy robić, wszystko jest zależne od nas, tylko i wyłącznie od nas. Każdy chleb powstawał przez to, że jeden piekarz zmieniał coś, dodał coś. Na tym to polega piekarnictwo. Przede wszystkim to jest zabawa. Ok, skończyliśmy drabianie bułek. Jak wszyscy widzieli, nie jest to długie, jest to dość szybkie. Zostawimy je teraz do garowania. Kolejny filmik będzie przed włożeniem do piekarnika po nagarowaniu. No i później już będzie po wypieczeniu, jak nam wyjdą z pieca. Teraz je zostawiamy w spokoju. Niech sobie rosną. Ok, jesteśmy teraz na etapie, gdzie kończymy nagarowanie. Przyciskamy bułki, piekarnik podkręcony teraz do 240. Nagarowanie, jak zresztą widać na filmie, bułki zwiększyły swoją objętość dwukrotnie, a więc są gotowe do wypieku. Tak jak mówiłem, użyłem piekarnika jako garownika, a więc zostawiłem je w piekarniku. Najniższa temperatura, ja akurat mam 60 stopni, a więc wiemy, że na pewno nie ma 60 stopni w piekarniku, na tym najniższej.
małe naczynie z wodą wstawiamy do piekarnika. Daje nam parę, woda wlana gorąca do naczynia. Bułki ładnie się rozrosły po skropleniu je wodą, żeby skóry nie złapały, piekarnik nie szybko się nagrzać. Wchodzą na pieczenie. Widzimy się następnym razem po wypieku. Jesteśmy teraz czwarty raz przy bułkach, więc tak bułki wyszły po wypieczeniu. Oczywiście nauczka jest, że mój piekarnik nie piecze równo. Trzeba będzie pomyśleć nad przekładaniem później, ale jak na razie przekroimy jedną bułkę, zobaczyć jak wyszły w środku. Są jeszcze ciepłe, więc mogą ciągnąć się za nożem. Czyli jedna bułka, zresztą widać jak były układane na blaszce, a jak się poschodziły. Pamiętajmy, że po narobieniu były mniej więcej takiej wielkości, więc osiągnęły, podwoiły swoją wielkość. Przykleimy bułkę. Zobaczmy jak to wygląda. Tak jak mówię, ciągnie się za nożem, bo jeszcze są wilgotne w środku. Jeszcze para z nich nie wyszła, czyli usłuszka nie zaszła, ale jest ładnie elastyczne. Fajna struktura bułki. Powinny być fajne po całkowitym ostygnięciu. Wygląda to mniej więcej tak. Jest sprężystość. Jest fajnie, no moim zdaniem bardzo ładne bułki, no ale każdy chwali swoje i mówi, że jest najlepsze. Mi się te podobają, zobaczymy gdy wyschną, jak będzie dalej. Po raz kolejny zapraszam wszystkich do próbowania, eksperymentowania z ciastem. Pamiętajcie, że najważniejsze jest trzymać się podstaw, a reszta to już jest wszystko wasza inicjatywa i wasza wyobraźnia. Wszystkim życzę smacznego.